Cześć, dzisiaj nagrywamy w Gdyni, ale gdzie mamy nagrywać, gdy nic prawie nie zmieniło się w Huawei Band 7, tym oto, który mam na ręce, względem Huawei Band 6. No ale i tak powinniście się cieszyć, że nagrywamy tego Huawei Band 7 w Gdyni, gdy nic się nie zmieniło, bo jakby była po prostu stara opaska, to jeszcze nagrywalibyśmy w twojej starej i co tu wtedy by dopiero było? No i ten film generalnie ma dotyczyć Huawei Band 7, więc jeżeli chcecie kupić Huawei Band 7, który moim zdaniem jest najlepszą opaską sportową, z tych tanich oczywiście dostępną na rynku, to możecie to zrobić na Allegro. Linki są dostępne oczywiście w opisie. I ten film właśnie miał dotyczyć tego, czym się różni Huawei Band 7 od Huawei Band 6. I jak zwykle się nie przygotowałem, kupiłem po prostu od razu tego Huawei Band 7, wziąłem Huawei Band 7, wziąłem Huawei Band 6 i uwaga, on się nie różni prawie niczym, no serio, więc Huawei Band 7 to jest tak naprawdę trochę cieńszy Huawei Band 6, który ma dodatkowo Always On Display i tak naprawdę na tym mógłbym zakończyć ten film, ale moim zdaniem tutaj trzeba powiedzieć jeszcze parę słów na temat tego, czy to jest dobrze, czy to źle, bo część ludzi już wypuściła filmy i mówi, że o matko, to jest źle, tu się nic nie zmieniło, ta opaska jest zła i w ogóle, a ja mam do tego inne podejście. Mi się wydaje, że Huawei Band 6 był po prostu na tyle dobrą opaską, moim zdaniem to była najlepsza zeszłoroczna opaska sportowa dostępna na rynku, no że po prostu nie było co w niej poprawić. No umówmy się, że do opaski za 250 zł nie da się dorzucić nagle mikrofonów i głośnika, albo GPS-u i tak dalej, więc moim zdaniem co się w tej cenie dało ogarnąć, to Huawei już ogarnął. No i z opaskami mamy po prostu tą samą sytuację, co z komputerami i smartfonami. No ta kategoria przynajmniej na jakiś czas przestała się rozwijać, więc to jest w sumie dobra informacja, warto teraz kupić opaskę sportową, no bo przez 2-3 lata pewnie nic tutaj nie będzie się już zmieniać. No i tak naprawdę korzystałem z tego Huawei Band 7 i muszę powiedzieć, że no to jest naprawdę Huawei Band 6, tutaj za wiele się nie zmieniło. W ogóle dlaczego kupiłem tę opaskę, a nie dostałem od Huawei? Huawei ich nie wysyła na testy, pytałem, czy będą to robić. Mówili, że w sumie nie planują, może za jakiś czas. I ja się trochę nie dziwię, bo właśnie by się znalazło sporo takich narzekaczy, żeby mówili, nic się nie zmieniło i w ogóle i tak dalej. A jak mówiłem, moim zdaniem to nie jest jakaś ogromna wada, bo te opaski po prostu są bardzo dobre. Oczywiście za jakiś czas zrobimy film, gdzie porównamy Huawei Band 7 do Xiaomi Band 7, ale dziś to miał być film stricte o tej opasce, innych nawet ze sobą nie wziąłem. Więc tak naprawdę to wszystko, co miałem do powiedzenia. Ja wiem, że mógłbym Wam mówić, że fajnie liczy kroki, że interfejs jest taki jak podobny do tych iOS-owych zegarków, że Huawei inspiruje się Apple'em, ale to dobrze, że sen bardzo dobrze mierzy, że muzyką da się sterować, że są powiadomienia, odpowiedzi na wiadomości i tak dalej, ale u nas te opaski naprawdę dobrze się klikają i ja uważam, że Wy to wszystko wiecie. Zrobimy, jak mówiłem, dłuższy materiał na temat tego sprzętu. No a dzisiaj to tak naprawdę takie pierwsze wrażenia po trochę dłuższym czasie i tak naprawdę tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia. W wielkim skrócie, macie już Huawei Band 6, siedźcie na tym Huawei Band 6, nie zmieniajcie go na Banda 7, bo to absolutnie nie ma najmniejszego sensu, nie ma tutaj praktycznie żadnej różnicy poza Always On Display i tym, że ta opaska jest o milimetr cieńsza. No a jak macie jakiegoś starszego Banda, niezależnie czy to Huawei, czy Xiaomi, czwórkę, być może nawet piątkę i chcecie zmienić sobie opaskę, albo po prostu nie macie opaski, chcecie kupić taki gadżet sobie albo komuś innemu, no to moim zdaniem ten Huawei Band 7 to jest faktycznie nadal najlepsza opaska sportowa z tych tanich dostępna na rynku, bo Huawei Band 6 był moim zdaniem najlepszy, to i Band 7 jest najlepszy, bo za wiele się w tej branży nie zmienia. I jeżeli chcecie kupić właśnie Huawei Band 7, to zapraszamy do linków, które znajdują się w opisie, prowadzą one do znalezionych przez nas ofert na Allegro. No i czekajcie na więcej filmów na temat Huawei Band 7, no bo skoro w tym filmie tak mało rzeczy poruszyliśmy, bo nie było o czym mówić tak naprawdę, ja nie chcę tego rozwlekać, no to czekajcie na porównanie Huawei kontra Xiaomi, bo podejrzewam, że dla wielu osób także taki film może być interesujący. Zatem do zobaczenia. Ja wiem, że przez długość tego filmu, jego formę i zawarte w nim treści, część osób może podejrzewać, że ten film został zrobiony na odpierdol, że na 10-15% naszych możliwości, że pojawią się po prostu takie zarzuty. Ja chcę te spekulacje od razu uciąć, bo faktycznie tak było. Do zobaczenia.